Mam tyle myśli w głowie, że nawet, powiem wam szczerze, nowe kazanie w głowie dosłownie w związku z uwagami, które słyszałem na lekcjach szkoły sobotniej. I taki lekki mętlik mi się zrobił, bo chciałem mówić o czymś... O czymś... Ja nie próbuję w tej chwili tego oceniać. Bóg ma różne niespodzianki i Duch Święty pobudza serce, przemawia w nieoczekiwanych momentach. Zapamiętałem mocno i chyba na długo uwagę Roberta z lekcji, dlatego że nasz moderator zborowy, bo mamy swoją stronę zborową, on na rozpoczęcie sabatu zawsze wysyła tekst pozdrowienia dla wszystkich i wysłał tekst, nad którym ja już niejednokrotnie się zastanawiałem, bo złapałem się na tym, że ja go nie rozumiem do końca. Znacie ten tekst, bo to brzmi tak. Przestrzegajcie przykazań moich, mówi Jezus, a będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. I dlatego miałem problem zawsze z tym tekstem, ponieważ wydawało mi się, że żeby przestrzegać przykazań, to muszę kochać Boga. A Jezus to odwrócił do góry nogami. I powiedział, że jak chcesz trwać w mojej miłości, to przestrzegaj przykazań. Rozumiecie to? I Robert dotknął tego w czasie lekcji. Bo jest coś tajemniczego w tym, że przestrzegasz Bożych przykazań. Nawet jeśli ci się wydaje, że nie masz do końca na to ochoty. Jest coś tajemniczego, jakaś moc w tym, że jesteś posłuszny i przestrzegasz przykazań. Zgadzacie się z tym? Jezus mówi, jeśli to będziesz czynić, będziesz trwać w mojej miłości. Więc zachęcam was, przestrzegajcie Bożych przykazań. Zapytacie, których? Pamiętacie, jaka była odpowiedź? Nie jest to tematem mojego kazania, ale tak jak mówię, mocno dzisiaj zostałem dotknięty. Może rozpocznę od doświadczenia. Trochę dziwne to doświadczenie, no ale jestem w trakcie przeżywania tego doświadczenia. To się stało w grudniu. W nocy. W czasie snu. Nagle ktoś dmuchnął mi do ucha. I budzę się, patrzę, światło się świeci. Oczy mam zwrócone do ściany, więc oglądam się, kto mi dmuchnął. Jakiś facet nade mną. Dźwigam się. Moja żona siedzi na meblościance. Na drugim fotelu drugi facet. Obaj są ubrani jak lekarze. Ja mówię do żony, co się dzieje? No mówi, no miałeś otwarte oczy i chrapałeś. Tak jeszcze nigdy nie chrapałeś z otwartymi oczami. I jeden z nich mówi, no musi się pan ubrać i pojechać z nami, musimy zobaczyć, co się stało. No więc ubrałem się, pojechałem, było mi bardzo niedobrze. Miałem worek w ręku, mówię, co się dzieje? No i zrobiono mi tomograf komputerowy głowy, badanie, kroplówka. Nad ranem neurolog wziął mnie na rozmowę, mówi, wie pan co, nic nie wyszło w czasie tych badań, ale chcę pana uspokoić, że każdy dorosły człowiek ma prawo do takiego jednego incydentu w życiu, jaki pan miał właśnie teraz w nocy. Gdyby się jednak to powtórzyło drugi raz,
będzie pan musiał brać lekarstwa na padaczkę. Padaczkę? Nigdy w rodzinie mojej nie było czegoś takiego. Padaczka? No dobrze, to było w grudniu. Na lutego miałem wizytę u lekarza, tego neurologa, ale darowałem sobie, mówię, to był incydent. Czuję się nieźle, nie mogło być inaczej. Myślałem tak do 15 sierpnia tego miesiąca właśnie. To był ten dzień wolny, pamiętacie? Obudziłem się o godzinie 3:00. Nikogo nie było w domu, bo moja żona była u wnuków. Ja byłem sam i znów na śnie coś się stało, bo obudziłem się, patrzę na zegarek 3:00 i w zasadzie już miałem zasypiać, no po prostu się przebudziłem. I nagle kątem oka zauważyłem, że poduszka jest taka dziwnie poplamiona. Patrzę, a tam taka wielka plama krwi. Chwytam się za nos. Skąd ta krew? Ale zasnąłem. Rano sobie wstałem, zadzwoniłem do żony, mówię, takie dziwne miałam, ten krew na poduszce, nie wiem nawet skąd. A ona, ja w ogóle nie skojarzyłem z niczym, a moja żona, nie miałaś powtórki z grudnia? Ja mówię, być może. Poszedłem sobie do lustra, wyciągnąłem język, patrzę, język mam ugryziony, to tak dosyć mocno. A więc powtórzył się incydent. Dlaczego mówię to doświadczenie? Bo nagle sobie uświadamiasz, tak jak ten bogacz, który mówi, wybuduje sobie stodołę większą, zgromadza dobra. Pamiętacie, jakie tam padają słowa? Głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. A co ty zrobisz? Nagle uświadamiasz sobie, że mogłeś się nie obudzić. No możesz się nie obudzić po prostu. Mam 59 lat w tym roku, 60 na karku i coś się zaczęło dziać ze mną. I przychodzą różne myśli. Kilkanaście lat odwiedzałem człowieka, który był niewidomy. Czytałem mu Biblię. Zmarł. Był pogrzeb w tym miesiącu też. Gdy ostatnio miałem wizyty u niego, człowiek ten już nie poznawał mnie. Miał 85 lat, stwierdzono u niego chorobę psychiczną. I pogrzeb był w obrządku katolickim. Zaproszono mnie oczywiście jako tego, który właściwie jako jedyny go odwiedzał, bo dzieci go nie odwiedzały. Sprawy rodzinne, jakieś problemy. Zastanawiałem się, czy to miało sens, że ja go odwiedzałem. Czy to miało sens, bo wyglądało na to, że on po prostu nic nie złapał. Czytałem mu Biblię, ale on jakby w ogóle nie rozumiał. Jak wam się wydaje, miało to sens? Przecież ja nie odwiedzałem go, tak sobie teraz to analizuję, po to, żeby powiedzieć Jezusowi, no przecież widziałeś, odwiedzałem, nie, jednego. Chyba mam tam jakieś plusiki zapisane. Zapytam was wprost. Czy macie w życiu swoim możliwości, okazję, by czynić coś tym najmniejszym? Daje wam Bóg takie możliwości, czy nie? Bo ja kiedyś mówiłem tak, no nikogo nie spotykam, kto potrzebuje pomocy, ubrania, płaszcza i tak dalej. Ja cały czas mówię nie na temat kazania.
No, ale mam tyle w głowie myśli, że rozsadzi mi głowę. Macie takie możliwości? Macie czy nie? Róbcie to. Słyszeliście dzisiaj Roberta? Nawet jeśli nie macie na to ochoty. Zacznijcie to robić. Zauważycie po pewnym czasie, że chcecie już to robić. I że bez tego już nie potraficie funkcjonować. Tak się to dzieje. Dzisiaj zacząłem od tego, że w czasie snów stało się coś i znowu będę wracał do snów, chociaż nie jestem mistrzem snów jak Józef. Ale kilka lat temu miałem sen. I ten sen zainspirował mnie do tego kazania. Wiedziałem, że idę w grupie z adwentystami. To wiedziałem. Mur taki ceglany, idziemy wzdłuż tego muru i wiem, że Jezus idzie z nami. Ale rozglądałem się tak do tyłu, patrzę, idzie prawie na samym końcu. Nie był ostatni, ale tak z tyłu. Taka normalna, zwykła twarz, nic szczególnego. Wszyscy zajęci rozmową, moją siostrę tam pamiętam. Idziemy tak wzdłuż tego muru i nagle taka mi myśl zaświtała, po co my idziemy wzdłuż tego muru, przecież jakbym wskoczył na ten mur i przeskoczył z drugiej strony, to skrócę sobie drogę. I tak stanąłem, mówię, ale nie sięgnę. I tak próbowałem na ten murek i nagle czuję, że ktoś mnie podsadza. I tak wsparłem się na rękach do góry, odwracam się, patrzę, Jezus stoi. I taki byłem skonsternowany troszkę, ale z taką niepewnością wyciągam rękę. I on chwyta tą rękę i go wciągam na ten mur. I on ze mną stoi na tym murze i skaczemy po drugiej stronie. I nagle zauważam, że jestem na podwórku, na czymś po prostu podwórzu, gospodarstwo, dom stoi. Widzę daleko, z daleka już, że to wszystko ogrodzone jest płotem. I taka myśl mi zaświtała w tym momencie, a co jeśli tu są psy? A ja się boję psów. Jak z wami jest? Ja to jestem taki ostrożny do psów. I gdy mi to zaświtało w głowie, to nie wiem, czy to już w mojej wyobraźni, czy rzeczywiście usłyszałem szczekanie. I szybko do tego płotu. Lecę do tego płotu i pyk, urwał się sen. Koniec. I wiecie, jak to jest. No, sen jak sen, to... Ale po dwóch dniach Bóg przypomniał mi to, co mi się śniło. Droga na skróty jest dobra, czy nie? Nie zawsze. Droga na skróty nie zawsze jest dobra. Często trzeba zapłacić cenę za skrót, a tą ceną może być zagrożenie życia, zdrowia. Skrót, który macie zaoszczędzić czas, często powoduje, że ci wydłuża ten czas. Zgadza się? I wszystko się dzieje jeszcze dłużej. Decydując się na skrót, możesz się znaleźć na obcym podwórku. Wiecie o tym? Na terenie, na którym żeś się nie miał prawa znaleźć. Ale najlepsze jest to, że w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że ja w ogóle Jezusa nie pytałem o zdanie. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego On mnie podsadził na ten mur? Dlaczego poszedł ze mną i zeskoczył ze mną? Przecież On wiedział, że to jest wszystko ogrodzone i że tam są psy. Jak się wam wydaje, gdy wybieracie drogę, którą nie wybrał wam Jezus, samiście ją sobie wybrali, czy On zostawia was samych? Czy mówi, no trudno, swoja sprawa, poszedłeś, teraz cierp. No nie, w tym śnie Jezus mnie nie zostawił. Choć być może powinien.
Nie pytałem go w ogóle o zdanie, czy mam tam wchodzić, czy nie. Czytał Robert ten tekst. Matka synów Zebedeusza prosi Jezusa o to, by co? Żeby jeden syn siedział po prawicy, drugi po lewicy. Przeczytam fragment z życia Jezusa ze strony z 584, wydanie 13. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. To jest Ewangelia Jana, 21 rozdział, werset 19. Dla Piotra słowa Chrystusa, pójdź za mną, były bardzo pouczające. Otrzymał pouczenie nie tylko w sprawie swojej śmierci, ale każdego kroku w życiu. Dotychczas Piotr miał skłonność do niezależnego działania. Często zamiast czekać lub postępować według zamysłu Bożego, sam planował swoją pracę w służbie Bożej. Nie miał jednak żadnej korzyści z tego, że śpieszył się przed Panem. Jezus rzekł mu, pójdź za mną, nie wyprzedzaj mnie. Wtedy nie będziesz musiał sam potykać się z zastępami szatana. Pozwól mi iść przed tobą, a nieprzyjaciel nie przemoże cię. Co jest charakterystycznego w tej wypowiedzi? Otóż Jezus powiedział, jak pójdziesz za mną, czy powiedział coś takiego, jak pójdziesz za mną, to nie będziesz się potykał z zastępami szatana. Tak powiedział? Powiedział, że jak pójdziesz za mną, to nie będziesz sam w tej walce. Rozumiecie? Bóg nie obiecuje nam, że my się nie będziemy potykać z zastępami szatana. Bóg nam tylko obiecuje, że będzie z nami. Jeśli pójdziemy za Nim. Mam skłonność do wyprzedzania Chrystusa. Jak jest z wami? Pytam uczciwie, jak jest z wami? Pytacie Chrystusa? Często pytacie? Pamiętacie dzisiejszą pobudkę? Krzycz na całe gardło. Pytaj. A ja ci odpowiem. Jak będziesz pytał, to ci Bóg odpowie. Ale my najczęściej nie mamy na to czasu. To jest niesamowite. I przybyli do Kafarnaum. Jest to Ewangelia Marka, 9 rozdział, wersety 33-34. A będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Czy Jezus wiedział, o czym oni rozmawiali w drodze? To po co zadawał to pytanie? Czy gdy macie zamiar popełnić coś, co wiecie, że nie jest zgodne z wolą Bożą, chcecie, żeby Jezus był w pobliżu, czy nie? No właśnie. Łatwiej jest grzeszyć, gdy Jezusa nie ma blisko, prawda? Tak więc nasuwa się taki wniosek. Jeżeli nie chcesz grzeszyć, to rób wszystko, żeby Jezus był jak najbliżej, bo wtedy się będziesz go wstydzić. Pewnych rzeczy nie będziesz mówić, pewnych rzeczy nie będziesz czynić, bo w obecności Jezusa po prostu będziesz się wstydzić. Zadam kolejne pytanie. Gdy czytasz Biblię, czy jest możliwym, by Boga nie było przy tobie?
Jest? Nie ma takiej możliwości. Czytam Ewangelię Jana, 5 rozdział, wersety 39-40. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. A więc jest możliwym badać pismo i jednocześnie nie mieć nic wspólnego z Chrystusem. Tu jest na to dowód. Możesz badać pismo i nie przychodzić do mnie. Tak mówi Jezus. Przeczytam fragment z życia Jezusa ze strony 463, wydanie 13. Uczniowie ciągle hołdowali swojej ulubionej myśli, że Chrystus zapewni sobie władzę i zajmie należne miejsce na tronie Dawida. Dlatego też każdy w swoim sercu ukrywał myśl o zajęciu najwyższego stanowiska w królestwie. Oceniali samych siebie wyżej od swych współtowarzyszy, zamiast uznać swoich braci za bardziej godnych wyróżnienia. Zastanawia mnie, jak to jest możliwe, że kobieta dojrzała, dorosła, jest w stanie powiedzieć Jezusowi: Panie, gdy już będziesz w królestwie, to spraw, by jeden z moich synów był po prawicy, a drugi po lewicy. No, rozumiecie, to jest po prostu jakiś obłęd. Ja bym się wstydził, no, to przynajmniej bym jakieś pozory stwarzał. Powiedzcie mi, w jakim momencie ludzie przestają stwarzać pozory? Co się musi stać, by ludzie przestali, żeby zdjęli maski? O! Co się musi stać? Może od pojęcia, które odpowiadają. Wtedy musi bardzo zależeć, aby przestać zawsze. Kiedy zdejmujemy maski? Tak, tak. Tak, zdejmujemy maski, gdy jesteśmy już zdesperowani. Gdy już nie ma czasu na owijanie w bawełnę. Gdy, wiecie, już wszyscy są przekonani, że Jezus zakłada nowe królestwo. Teraz już nie ma na co czekać. Trzeba być po prostu otwartym. No więc ona jest otwarta. W takich właśnie momentach, w wyjątkowych sytuacjach zdejmujemy maski, nie kryjemy się. Ja sobie próbuję przypomnieć, kiedy ja zdejmuję maskę w domu przed żoną. Wiecie kiedy? Kiedy już mnie tak wkurzy, że już mi jest wszystko jedno. Wtedy czasami wypowiadam słowa i zachowuję się tak, że jak potem to analizuję, to zastanawiam się, czy ja jestem normalny, czy nie. Czy ja jestem nawrócony, czy nie? O co chodzi? Apostoł Paweł w swoim liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 15 wersecie pisze tak. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Co wam się rzuca w tym tekście? Ja tutaj widzę taki sarkazm. Widzicie go? Słyszycie go? Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Czy często stykacie się z rywalizacją w kościele? Jak? Rywalizacja. Ja to czasami słyszę na lekcjach szkoły sobotniej. To się mi zdarza, że to słyszę, ale odkrywam, że ja w tym uczestniczę.
Jak sądzicie, co może być najpewniejszym dowodem na to, że jesteście blisko Jezusa, czy też w pewnym oddaleniu? Taki papierek lakmusowy, który pokaże, jak jest. Jak sądzicie, co? Słucham? Dziękuję. Dzisiaj praktycznie trafiacie za każdym razem. Robert, ty... Tak, nasz stosunek do drugiego człowieka to w zasadzie jest... Pokazuje, no w którym jesteś miejscu, gdzie jest Chrystus w twoim życiu. Czy jest w ogóle? Ten stosunek do drugiego człowieka. Powiedzcie mi, z 12 uczniów Jezusa, kto was najbardziej intryguje? Słucham? Jan. A wiecie w życiu Jezusa, co pisze, o którym z uczniów pisze, że był najbardziej taki właśnie, taki zapowiadał się na jednego z najlepszych, najbardziej utalentowany? Judasz. Czytam z życia Jezusa, strona 514. Judasz był wysoko ceniony przez uczniów i miał na nich wielki wpływ. Sam miał wysokie mniemanie o swoich kwalifikacjach i patrzył na swych braci z wyniosłością, uważając, że nie dorównują mu zdolnościami i umiejętnościami rozumienia. Uważał siebie za człowieka o niedościgłych zdolnościach, we własnym mniemaniu był w tej sprawie mężem opatrznościowym i ciągle się za takiego podawał. Złapałem się na tym, gdy to przeczytałem. Złapałem się na tym, mówię wam otwarcie, że ja się też często uważam za męża opatrznościowego. Że bez mnie sobie nie poradzą. Macie coś takiego? Judasz nie potrafił podporządkować się całkowicie Chrystusowi. Nie potrafił podporządkować się jak? Całkowicie. A wiecie, co to znaczy? Że częściowo był poddany. Na lekcjach słyszę, że Judasz był gdzieś tam. Nie, on był częściowo poddany Chrystusowi. Problem polegał na tym, że nie był poddany. Zapytam was. Poddaliście się całkowicie? Bo jeśli nie, to jesteście jak Judasz. Ja tylko stwierdzam fakt. Nie poddał się całkowicie Chrystusowi, ponieważ nie wyrzekł się swych ziemskich ambicji i umiłowania pieniędzy. Macie coś, czego nie wyrzekliście się, tak? Macie coś? Otwarcie mówię od razu, ja mam. Chociaż akceptował swoją pozycję jako sługi Chrystusa, to jednak nie poddawał swojej osobowości boskiemu modelowi życia i postępowania. Uważał, iż uda mu się zachować własny sąd i poglądy i rozwijał sobie skłonność do krytykowania i oskarżania. A więc uważał, że mu się uda zachować trochę swojej własnej osobowości. Jak sądzicie, czy Bóg może współpracować z takimi ludźmi? Którzy są poddani Chrystusowi, ale nie całkowicie. Jak sądzicie? Życie Jezusa, strona 313-314. Niebiańskie istoty mogą współpracować tylko z tymi, którzy nie dążą do wywyższenia siebie, lecz pracują dla zbawienia dusz. Lecz gdy ludzie wynoszą samych siebie, czują się niezbędnymi w dziele wielkiego planu Bożego, Pan odsuwa ich na bok. Tak daje im poznać, iż nie jest od nich zależny.
Wiecie, gdy się obudziłem rano, wtedy w nocy właściwie, a potem drugi raz nad ranem, nagle sobie uświadomiłem, że ja nie jestem pępkiem świata. Bóg sobie poradzi. Badacie się pisma, sądzicie, że macie w nich żywot, a jednak do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwałę od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Gdybym rozmawiał z Jezusem, ciekawe, czy bym tego nie usłyszał. Marek, nie masz miłości Bożej w sercu. Bywa tak, przy powieści Chrystusa, strona 99, bywa tak, że usta mówią o ubóstwie ducha, a serce się do tego nie przyznaje. Możemy opowiadać Bogu o naszej nikczemności i nędzy, a serce pełne pychy i zarozumiałości chełpić się będzie swą jakoby wielką pokorą i sprawiedliwością. Prawdziwe rozpoznanie własnego ja można uzyskać tylko w jeden sposób. W jaki? Trzeba spoglądać na Chrystusa. To dlatego uczniowie zostawiali Jezusa w tyle, czy z przodu, bo nawet nie wiem do końca, czy on był z przodu, czy z tyłu, i rozprawiali sobie, kto z nich jest większy, bo przy Jezusie pewnych rzeczy nie wypada mówić, czynić. Jeśli chcesz wiedzieć prawdę o sobie, niech Chrystus jest jak najbliżej. Niech obnaża wszystko, co jest w tobie. Niech obnaża twoją obłudę, zakłamanie, wszystko. Ale jest wtedy nadzieja, rozumiecie? Jest wtedy nadzieja. Znacie książkę Wendena 95 tez o usprawiedliwieniu z wiary? Wiem, że już powinienem kończyć. W tej książce pisze tak, na stronie 9, to jest strona 66, 95 tez o usprawiedliwieniu z wiary, Maurice Wenden. Poddanie to rezygnacja z polegania na sobie, a nie rezygnacja z naszych grzechów. Pierwszą podstawową zasadą poddania jest to, że jeżeli nie obejmuje ona wszystkiego, to nie jest to żadne poddanie. Nie można się poddać po trochu. Nie da się być częściowo poddanym, tak samo jak nie da się być trochę w ciąży. Albo jesteś, albo nie jesteś. Nie istnieje stan pośredni. Zacząłem się pytać samego siebie, co stoi na przeszkodzie, żebym zrezygnował ze swojego ja, tak do końca. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Jaka odpowiedź? Co jest powodem? Że jak sam kontroluje swoje życie, sam, rozumiecie? To jest taki jakiś większy komfort, coś takiego, rozumiecie? Ale pozwolić, żeby ktoś inny kontrolował twoje życie, no to wiecie, to już jest głęboka woda. A jeśli mnie poprowadzi tam, gdzie ja nie mam ochoty w ogóle iść, macie ten dylemat? Dlaczego ja nie potrafię do końca Chrystusowi zaufać? Przed chwilą przeczytałem, że poddanie oznacza poddać siebie, a nie walczyć z grzechem, tak? A teraz Ellen White, 9 tom świadectw,
Strona 182. Każdy człowiek będzie musiał stoczyć bezpośrednią walkę, aby pokonać grzech w swoim własnym sercu. Maurice Wenden pisze tak, Ellen White teraz czytam tak. Czy oni sobie przeczą? O czym pisze Wenden, a o czym pisze Ellen White? Otóż Maurice Wenden pisze o grzechach, które popełniamy, różnych, a Ellen White pisze o grzechu jednym, liczba pojedyncza. I to jest grzech, który jest w twoim sercu. Rozumiecie? To jest taki grzech, że troszkę Jezus cię prowadzi, a troszkę ty sam siebie prowadzisz. To jest ten grzech. By poddać swoje życie do końca. Dla diabła nie stanowi żadnej różnicy to, czy człowiek jest zgubiony wewnątrz Kościoła, czy poza Kościołem. Jedną z dróg okrężnych, jakimi prowadzi nas w naszym życiu, jest powstrzymywanie nas od prawdziwego poddania się przez skłanianie nas do rozprawienia się z naszymi grzechami i podejmowanie usilnych starań, aby prowadzić dobre życie. Słyszycie to? Pracowanie nad porzuceniem grzechów jest ślepą uliczką, niezależnie od tego, czy jesteś silnym, czy słabym człowiekiem. Maurice Wenden w swojej książce przeprowadza pewien test. Są pytania. Czy jesteś konserwatystą, liberałem, czy żadnym z nich? Trzy opcje. Czy jesteś milionerem, nędzarzem, żadnym z nich? Czy jesteś geniuszem, nierozgarnięty, żadnym z nich? We wszystkich tych pytaniach są trzy opcje. Czy jesteś piękny, brzydki, żadnym z nich? A ostatnie pytanie ma tylko dwie opcje. Czy jesteś pod panowaniem Boga, czy pod panowaniem szatana? Powiecie, że to jest radykalne? Nie ma trzeciej opcji. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy pod panowaniem jednej z tych sił. To dlatego Jezus zachęca nas, byśmy oddali Mu do końca swoje życie i poddali, ponieważ On wie, że jeśli tego nie zrobisz, to te puste miejsca w twoim życiu, kto zajmie? I On cię nie będzie pytał, czy może wejść. Zapewniam was, że On wywali drzwi butem i wejdzie. Pamiętacie tą przypowieść? Jak wyszło siedem demonów z człowieka? Nie znaleźli miejsca i wrócili z powrotem. I co widzą? Mieszkanie przyozdobione. I wchodzą, nie pytają się. Jeżeli nie oddamy się pod opiekę Chrystusa, a jest to zapisane w życiu Jezusa na stronie 229, wydanie 14. Jeżeli nie oddamy się pod opiekę Chrystusa, zostaniemy opanowani przez siły odstępcy. W nieunikniony sposób musimy znaleźć się pod kontrolą jednej z dwóch wielkich sił walczących o pierwszeństwo na świecie. Aby dostać się pod panowanie Królestwa Ciemności, nie jest konieczne świadome oddanie się pod Jego władzę. Wystarczy tylko zaniedbać przymierze z Królestwem Światła. Słyszycie to? I to jest ta różnica między Chrystusem i szatanem. Że Chrystus chce, byś świadomie podjął decyzję o poddaniu się Mu. A szatan, jemu na tym nie zależy. Jemu na tym nie zależy, on podejmie decyzję za ciebie. Każda dusza odmawiająca podporządkowania się Bogu przechodzi pod kontrolę innej siły. Nie jest panem siebie. To jest ten sam fragment. Człowiek może rozprawiać o wolności, gdy tymczasem żyje w stanie najgorszego niewolnictwa. W tym stanie nie może dostrzec piękna prawdy, ponieważ w jego umysł znajduje się pod kontrolą szatana. Nawet jeżeli człowiek schlebia sobie, że w swoim życiu kieruje się własnym sądem, w istocie posłuszny jest woli księcia ciemności. Z
Zadam wam pytanie, a odpowiedź jest w Biblii i znacie ją. Czy jest możliwym iść za Jezusem, ale Jezus uważa, że nie jesteś godzien, by za Nim iść? Jest tekst. Idziesz za Jezusem, ale Jezus uważa, że nie jesteś godzien. Znacie ten tekst? Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Co to za krzyż? Jak sądzicie, co to za krzyż? Gdy przygotowywałem to kazanie, wiele lat temu to było, 6 dokładnie, byłem akurat w czasie studiowania nauki o świątyni, służba świątynna. Grzesznik przychodził ze zwierzęciem, wyznawał grzechy, podrzynał gardło, spływała krew i to był koniec, nic więcej nie mógł zrobić. Śmierć tej ofiary była daremna, byłaby daremna, gdyby nie co. Gdyby kapłan nie wziął tej krwi i nie usługiwał tą krwią, śmierć tej ofiary byłaby daremna. Zrozumiałem, że mogę się pozbawić życia na różne sposoby. Wiecie o tym. Ale w jeden sposób nie jesteś w stanie się pozbawić życia. Nie jesteś się w stanie sam ukrzyżować. Rozumiem to w ten sposób, że biorąc krzyż, jestem gotów na co? Na co jestem gotów? No bo jeśli nie mam krzyża, a idę za Jezusem, to daję informację Jezusowi, że do czego nie jestem, na co nie jestem gotów. Nie jestem gotów na to, by poddać się Mu, dać się ukrzyżować. Ale gdy niosę krzyż, informacja jest taka. Jestem gotów. Rób, Panie, co chcesz. Apostoł Piotr na koniec swojego życia wyciągnął swoje ręce, pamiętacie to? Bo Jezus to powiedział. Wyciągniesz swoje ręce i poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz iść. Do tego Piotra, który się go zaparł, który był zawsze najmądrzejszy, pierwszy. A na koniec swego życia Piotr co zrobił? Nie pozwolił się ukrzyżować tak, jak jego Pan. Ten Piotr. Co się stało? Jeżeli Jezus zmienił Piotra, jest w stanie zmienić ciebie również. Tego jestem przekonany. O tym jestem przekonany. Chciałbym się na koniec modlić. Ale proszę, by powstały tylko te osoby, które wiedzą o tym, że ich życie jest podporządkowane Chrystusowi częściowo, nie całkowicie. Które boją się poddać Mu do końca życie. Które mają margines w swoim życiu, gdzie nie ma Chrystusa. Tylko te osoby niech wstaną. Kochany Ojcze, 34 lata próbuję Ci oddać życie, poddać całkowicie serce. I teraz w tych doświadczeniach, które mam, jeszcze mocniej sobie uświadamiam to, że
Nie ma już czasu, by zwlekać, by odkładać to na później. Dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Chcemy to uczynić dziś. Wiem, że początki zawsze są trudne, ale możemy Ci ufać, bo Ty wiesz najlepiej, czego my potrzebujemy, gdzie nas poprowadzić. Wybacz nam, Panie, to, że ciągle, Panie, mamy z tym problem, by Ci zaufać, by Ci oddać do końca życie, nasze serca. Panie, to już ostatnie godziny tej ziemi, a my wciąż jeszcze zwlekamy. Nie wiem, na co czekamy, ale dosyć już tej zabawy w Kościół. Modlę się o to, Panie, byśmy idąc za Tobą nieśli ten krzyż, gotowi na wszystko. Wybacz nam, Panie, że tak często zasmucaliśmy Ciebie. Nie chcemy dłużej tak żyć. Zechciej nas błogosławić. Zechciej błogosławić ten zbór w Sosnowcu. Braci, siostry, tych, którzy teraz stoją i tych, którzy nie muszą stać, jeśli tacy są. Błogosław nasz zbór w Bytomiu, naszych pastorów, kaznodziejów, ewangelistów. Panie, daj, byśmy się poczuli jak jedna rodzina, byśmy się potrafili jedni za drugich modlić, byśmy przestali rywalizować, byśmy się cieszyli z sukcesów innych, byśmy nie chcieli jeden po lewicy, drugi po prawicy, byśmy uważali jedni za drugich wyższych od siebie. Odmień, Panie, nasze życie, nasze priorytety. Prosimy Cię, powołując się na Chrystusa Jezusa, Jego krew, bo nie chcemy, by została przelana na darmo. W Jego imieniu, w Jego krwi. Uczyń to, Panie, dla nas. Amen.